książka bardzo, bardzo osobista, gdzie ja studiowanie literatury wprzęgam także w konfrontowanie jej z własnym doświadczeniem w środowisku akademickim. Ta książka jest takim zaproszeniem, jest prowokacją, jest rodzajem buntu. Banalne podejście do autorytetu zwykle się sprowadza do tego, że pytamy, a to dziecko, a to przechodnia na ulicy, kto jest twoim autorytetem? I się chlapie, a to Jurek Owsiak, a to Jan Paweł II, a to mamusia. Otóż to nie ma żadnego znaczenia, jak się na takim poziomie zatrzymuje dyskurs, bo tu trzeba by dopiero się zastanowić, a dlaczego, a co im zawdzięczasz? Taka ontologia wdzięczności tutaj jest niezwykle trudna i ważna, duchowej. Ja się czuję dłużnikiem, dłużnikiem wielu, tak? I właściwie mam poczucie, że to żywienie się tym długiem jest ważne. Zresztą my w życiu potocznym często sobie uświadamiamy, że czasami przypominamy sobie jedno zdanie, które wypowiedział ktoś nam. Człowiek pisze grubą książkę, kiedy zmaga się z problematyką, której nie jest w stanie prosto wyłożyć. Filozofia raczej komplikuje zjawiska. Ja tutaj pokazałem, że w myśleniu o autorytecie dominuje wręcz 35 obiegowych zabobonów, przekonań wpisywanych w podręczniki, pedagogiki, socjologii, psychologii, które nie mają nic wspólnego z autorytetem. Ta relacja jest bardzo trudna do ustawienia, ona wymaga bardzo intymnego stosunku do wielkich duchów kultury, do postaci, które dają nam impulsy, którymi możemy się żywić. Jedną z obiegowych, głupich, banalnych tez funkcjonujących także w mediach, to jest teza o tym, że autorytety zniknęły. Otóż ja chcę powiedzieć, że zniknęli ludzie umiejący nawiązać krytyczny, twórczy, wartościowy poznawczo stosunek z wielkimi duchami, z mądrymi twórcami dziedzictwa kulturowego. Historia filozofii unaocznia, że wielkim człowiekiem, wielkim filozofem jest ten, z którym umiemy toczyć poważny spór.